Namzależy.pl. Merytoryczne źródło informacji. Janusz Korwin-Mikke, lider Partii Wolności. Dzień dobry. Dzień dobry. No chyba w końcu potwierdziła się teza, że coś z panem jest nie tak. W końcu kto normalny rezygnuje z pensji europosła? No tak, ale w tej chwili są w Polsce ważniejsze sprawy niż w Europie. To, co miałem powiedzieć w parlamencie, to powiedziałem. Trochę nim wstrząsnęło. Podobno, jak twierdzi pan Tajani, podważyłem podstawy Unii Europejskiej, fundamenty podważyłem. Więc teraz pora na podważanie w Polsce obecnego porządku. Bardziej dociekliwi obserwatorzy pana poczynań mówią, że coś to za ładnie wygląda, taka rezygnacja z brukselskiego koryta. Nie rozumiem, co to znaczy za ładnie wygląda. Domysły są dwa. Albo zdrowie, albo coś tam nie do końca było z finansami w Brukseli. Jak pan to skończy? Nie rozumiem. No, gdyby coś nie do końca było z finansami, no to bym jak najdłużej był w Brukseli, żeby jak najwięcej finansów załapać. Także. Natomiast zdrowie mam jak najbardziej w porządku. Chyba nie widać żadnych objawów, żeby coś było ze mną nie w porządku. Jest pan w stanie jakoś podsumować tą całą przygodę z Parlamentem Europejskim? No cóż, wiedziałem, że tam jest głupio, a nie myślałem, że aż tak. W każdym razie to w końcu... Ale wiecie państwo, no, będzie nowe rozdanie. Wybory we Włoszech pokazały, że większość zdobyli tam eurosceptycy. Jeszcze do wyborów do parlamentu jest rok, ponad rok. No to myślę, że we wszystkich, w większości państw będzie większość eurosceptyków. Ja też wystartuję w tych wyborach i mam nadzieję, że poprowadzę drużynę, która rozwiąże parlament, rozwiąże Unię Europejską. Oczywiście nie od razu. Będziemy ją rozwiązywali przez 5 lat, bo trzeba brać diety przez 5 lat. Prawda? W Parlamencie Europejskim po pana słowach rzucam Parlament Europejski, usłyszał pan owacje. Co ich tak ucieszyło? Powiedziałem, że jadę wyzwalać Polskę pod okupację PiS-u. To znaczy ich ucieszyło już samo to, rzucam Parlament Europejski. Nie, dlaczego? Skąd pan to wie? No tak z nagrania wywnioskowałem. No to niech pan przesłucha to nagranie. Okay. Powiedziałem wyraźnie, że rzucam, żeby wyzwalać Polskę pod okupację PiS-u. Jasne, a to może jednak trzeba było tam zostać w końcu na polu bitwy, tak? Nie. Co może zrobić Unia Europejska? Bo Unia Europejska nie ma wojsk. Polska na szczęście jeszcze ma, więc... Dobromir Sośnierz też narobi takiego rabanu w Parlamencie Europejskim? Mam nadzieję. Młody, zdolny człowiek. Mam nadzieję, że coś dobrego pokaże. Wraca pan walczyć, jak pan to ujął, z nadciągającą dyktaturą PiS-u. No jaka tam dyktatura? Trochę się tam z PO kłócą. Wszystkie swoje siły przeciwko PO, przynajmniej ludzie tak to odbierają, to chyba nie jest dyktatura. No, jeszcze nie jest, bo jeszcze nie opanowali do końca aparatu sądownictwa, ale jak opanują do końca, to będzie to dyktatura. Zresztą ja nie mam nic przeciwko dyktaturze, ja lubię dyktaturę, tylko po pierwsze ma to być dyktatura jednoosobowa, no i to jest dyktatura jednoosobowa. I bardzo się cieszę, że to Jarosław Kaczyński, bo jakby to był ktoś inny z PiS-u, mógłby być znacznie, znacznie gorzej. Natomiast chodzi o to, w jakim imieniu jest pewna dyktatura, bo ideałem dla Jarosława Kaczyńskiego jest sanacja, jest Polska przedwojenna, druga RP, zwłaszcza po konstytucji kwietniowej. To nie jest mój ideał, zawsze walczyłem z sanacją i sanacja to mój wróg, ideowy wróg oczywiście, bo już nie istnieje. No także to nie jest ta dyktatura, o którą by mi chodziło. Nie chodzi mi o dyktaturę Piłsudskiego. No właśnie, ale pan nie lubi demokracji, to może po co się bawić znowu w demokratyczne wybory, poczekać na tą dyktaturę i w końcu łatwiej jest przekonać jednego człowieka niż większość? No tak, ale żeby przekonać tego jednego człowieka, to trzeba mieć za sobą jakąś tam poparcie opinii publicznej. Chcę przypomnieć, że generał Pinochet miał ze sobą poparcie 25% Chilijczyków, czyli Partia Narodowa była za nim murem. Chcę przypomnieć na przykład generała Jaruzelskiego, który na łożu śmierci powiedział, że żałuje, że jedyne co żałuje w życiu to, że nie postąpił po zamachu stanu według recepty, którą sugerował Korwin-Mikke. Ale też trzeba, proszę pamiętać, że jak ją został stan. Miał przeciwko, gdyby chciał likwidować socjalizm, to miał przeciwko sobie tak, własną armię, PZPR,
Solidarność, Związek Sowiecki, Kościół i Lewicę, czyli Unię Europejską. I wszystko miałby to robić za poradą Korwina Mikke, Kisielewskiego, Michalkiewicza, tak, i Niedzielskiego i tam jeszcze pięciu wariatów liberałów. Jak to kiedyś Stefan Kisielewski taką partię zakładał, wariatów liberałów, było ich trzech, no teraz było już pięciu, prawda, w tym momencie, czy siedmiu. No. Także trzeba zrozumieć, ten człowiek, który będzie obalał socjalizm, musi mieć jakieś oparcie. No teraz jesteśmy z tych pięciu osób, to mamy w tej chwili poparcie w porywach do miliona osób. Także to już jest coś, prawda? No, ale to jeszcze jest mało. Pytanie, czy jest to poparcie nakierowane na obalanie socjalizmu, czy może takie poparcie trochę przeciw imigrantom, trochę przeciw czemuś tam? Ma pan rację, to nie jest tak, że wszyscy są na obalanie socjalizmu, no ale ważne, że mają zaufanie i chcą obalić ten reżim. To byłoby dobrze jeszcze przekonać prawą część zwolenników pana Kukiza, prawda, żeby to już by razem dało gdzieś tak około 10-15% i to byłoby, to już byłoby coś. Mając 15% można już coś budować. Przekonać prawą stronę pana Kukiza czy pana Kukiza? Byłoby dobrze pana Kukiza, ale on to jest artysta. Artyści mają jednak zawsze takie lewicowe skłonności. Nie wszyscy oczywiście, Ayn Rand nie, ale czy załóżmy Clint Eastwood. No, ale ogromna większość artystów ma takie lewicowe inklinacje. Bo te negocjacje z Kukizem no chyba nie poszły najlepiej. No trudno to nazwać negocjacjami. Negocjacje były prowadzone w gabinecie pana marszałka Tyszki i dowiedziałem się z wypowiedzi pana marszałka Tyszki, że żadne negocjacje z nami nie są prowadzone. Potem się dowiedziałem, że negocjacje się prowadzi wyłącznie z prezydium klubu, a nie z panem Kukizem. Pan Kukiz w klubie nic nie znaczy. Po czym rozmawiałem z panem Kukizem i okazało się, że pan Kukiz powiedział, że owszem, robimy koalicję, trzeba sprawdzić, co się opłaca, bardzo sobie stanowisko. No to powiedzieliśmy, że zrobimy takie sondaże, tylko trzeba wybrać jakąś sondażownię. Po czym pan Kukiz zadzwonił i powiedział, że to może oni własną sondażę, a my własną, bo trzeba ustalić wspólne hasło. Powiedział, ok, do końca tygodnia ustalmy wspólne pytanie. Do końca tygodnia pan Kukiz nie odbierał ode mnie telefonu, wysłałem SMS-a z propozycją pytania, że jeżeli tam do końca tego tygodnia się nie odbierze, to uważam to za ustalone. Po czym dowiedziałem się z mediów, że partii Kukiz nie stać na zamówienie takiego badania sondażowego, a następnego dnia dowiedziałem się też z mediów, że żadnej koalicji z nami nie będzie. No to jak ja mam prowadzić negocjacje w tych warunkach? Właśnie może po prostu już trzeba raz konkretnie powiedzieć, nie będzie żadnej koalicji z Kukizem, bo to nie wychodzi po prostu. Co roku to nie wychodzi. Nie wychodzi. Są różne koncepcje, dlaczego tak się dzieje. Najlepsza jest taka, że to jest po prostu artysta, a jest pod wpływem rozmaitych sił swojej własnej partii, lewej i prawej, raz mówi tak, raz tak. Gorsze są inne. Natomiast nie chcemy tam brzeć kotłów, bo przecież w terenie się nasze ugrupowania dogadują w najlepsze w wyborach tam miejskich, gminnych, powiatowych. Także spór tylko tyczy województw w tej chwili. Jeżeli partia Wolność nie odniesie spektakularnego sukcesu w wyborach samorządowych, no a raczej nie odniesie, to chyba nie zaszkodzi to partii, prawda? Nie, akurat nam nie zaszkodzi, my nigdy byśmy nie odnosili, ponieważ nasz program trzeba realizować na poziomie Sejmu, a nie na poziomie samorządu. Natomiast, jak słusznie zauważył kolega Mencen, no to dla ruchu Kukiza i dla Nowoczesnej to byłaby tragedia. No właśnie, bo jak pójdzie w Polskę informacja typu Kukiz, powiedzmy 4,5%. Początek końca? No, takie sondaże już były poniżej 5%. Były nam powyżej 5%, prawda? Nigdy razem. To dziwna sprawa, że powinno być tak, że jak pan Kukiz spada, to nam rośnie i odwrotnie. Nie, wcale tak nie jest. Dziwne. Ja w ogóle nie bardzo wierzę w te sondaże, bo ostatnio sondażownie wiadomo, że albo popierał PO, albo PiS. To już nam dają te 0,2%, a my śmiejemy oczywiście z tego do rozpuku. Ale niedługo zejdziemy na minusy pewno. Jak to w końcu jest? Będzie pan kandydował na prezydenta Warszawy? Tak. Oczywiście, że to jest nieoficjalne wiadomo, bo jeszcze nie ma wyboru. A skąd pan wie, czy będą wybory? Jeszcze do jesieni jest dużo czasu. Ze dwa zamachy stanu można w tym czasie przeprowadzić. Jasne.
Jak pan zamierza się pokazać, to znaczy jaka będzie myśl przewodnia tych wyborów, no, jakby nie było na prezydenta miasta także? Na prezydenta miasta, no to akurat to nie są wybory polityczne, tylko wybory, żeby Warszawa była miastem nowoczesnym. W lat temu 100, a w Stanach Zjednoczonych było coś 300 tysięcy kilometrów tramwajów, linii tramwajowych, natomiast w tej chwili tam nie ma praktycznie żadnej. Natomiast w Warszawie się planuje nowe tramwaje. To jest zacofanie kompletne. To jest Warszawa, główne hasło to Warszawa przyjazna kierowcom. Pani Gronkiewicz-Walcowa, niezależnie od swoich zalet i wad, no, wydała wojnę kierowcom, twierdząc, że w Śródmieście ma być bez kierowców. I ogranicza nawet parkingi, tam gdzie mogłyby być, na przykład aleje Emilii Plater czy coś tam. Są pytania zupełnie absurdalne, jak ronda, z których nie można skręcać w lewo i tym podobne rzeczy. No, trzeba wreszcie zrobić reprywatyzację, ale błyskawicznie, żeby znów nie służyła ona do brania łapówek, prawda? Bo to jak się specjalnie przecież urzędy przewlekają tę reprywatyzację, żeby móc długo czerpać łapówki od tych, którzy chcą być zdesperowanych ludzi, którzy no, chcą przed śmiercią jeszcze odzyskać dla swoich dzieci majątek, więc dają łapówki. Więc o to tylko chodzi, trzeba to robić szybko. Ale rozumiem, że te wybory na prezydenta Warszawy to tak naprawdę ta pana kandydatura jest po to, żeby się po prostu pokazać, przypomnieć. No nie. Ja za każdym razem startuję z podobnym programem. Znowu sobie zdaję sprawę, że są różni warszawiacy, prawda, i większość Warszawy... W ogóle Warszawa to jest strasznie trudny teren dla prawicy. Chciałem przypomnieć, że kiedy Ronald Reagan w Stanach Zjednoczonych, w drugich chyba wyborach, miał około 60%, to bardzo dużo jak na Stany Zjednoczone, to w Waszyngtonie, w stolicy dostał 25%. Stolice lubią biurokrację, no bo żyją z podatków, prawda? Więc lubią wysokie podatki. Także ciężko jest prawicy w stolicy, no ale trudno, będziemy walczyć. Artur Dziambor wrócił do pana partii. Czy wobec tego można powiedzieć, że partia rośnie w siłę znowu? No tak, pan Dziambor, ale pan Wilk wrócił, tam już wróciło. Wróciło kilkanaście innych osób z różnych ugrupowań. A czy rośnie siłę od tego, no to krzepniemy. Natomiast ważne są słupki sondaży, prawda, i słupki w wyborach. Także póki nie będzie wyborów, to nie będziemy wiedzieli, jaka jest nasza prawdziwa siła. Liczymy na bardzo dobry wynik w wyborach do Parlamentu Europejskiego. Powtarzam, bardzo dobry, czyli w granicach powyżej 20%. No ale to też nie jest żaden wskaźnik, bo przypominam, że UKIP też dostał 20 kilka procent, a potem dostawali w porywach jednego posła, a i to pożyczonego od konserwatystów. Także no, ale to w Polsce może mieć dobre znaczenie. Ludzie zobaczą, to jest partia 20%. A ile prawdy jest w tym, że pana objazd po Polsce aktualny służy odbudowie struktur, z którymi podobno krucho? Zawsze było tak, że objazdy po Polsce służą budowie struktur, znaczy odbudowie. Nie mamy problemu z odbudową, znaczy mamy problemy tak, mamy problemy zalewnione już od lat z Elblągiem. Oczywiście tam jest problem i żadne próby podrywania Elbląga. Znacznie okoliczne miejscowości, Ława i tak dalej mają znacznie lepsze niż Elbląg. Nie wiem dlaczego. Tak jest źle w Elblągu. Mamy problemy w Opolu. Mamy problemy w Opolu rzeczywiście, ale tam właśnie mnie nie było. Ale pojadę do Opola, na pewno pojadę do Opola. Ma pan to szczęście i nie obracał pan kryptowalutami? No nie obracałem, ale właśnie mam zamiar zacząć obracać. Oczywiście zarejestruję się w Estonii, a nie w Polsce. Jak Polska chce stracić pieniądze, to bardzo proszę. No właśnie, nie przesadzili troszeczkę z tą ostatnią? Zdecydowanie, to jest skandal kompletny. Zresztą to jest tak naprawdę działanie prawa wstecz.
Oni żądają od giełd podawania informacji o klientach. Przy czym to jest o tyle ciekawe, że w systemie blockchain w ogóle nie ma żadnej informacji o kliencie. Transakcje są załatwiane anonimowo, więc zdaje się, że ludzie, którzy się tym zajmują, w ogóle nie mają pojęcia, z czym mają do czynienia. No, giełdy oczywiście prowadzą również konta swoich klientów i tam oczywiście o tych klientach dane są. I to jest w ogóle skandal, bo proszę zwrócić uwagę, że tutaj jest wyraźna luka prawna, nie tylko w Polsce, ale nigdzie nie wie się, co to właściwie jest kryptowaluta, czy to są pieniądze, czy to nie są pieniądze. Otóż to oczywiście są pieniądze, natomiast Polska usiłuje, znaczy nie Polska, tylko nasi okupanci, czyli Trzecia Rzeczpospolita, usiłuje traktować jako towar, że jak ktoś daje pieniądze, to kupuje towar i od tego jest, to jest kapitalne, bo na giełdach w tej chwili są automaty. W Polsce tego jest, to jest mało popularne, w Ameryce są automaty, które potrafią w ciągu minuty przeprowadzić 5000 transakcji. Kupna sprzedaży, licząc takie ułamkowe wahania kursów. No i według interpretacji polskiego ministra finansów musieliby obracając $100 zapłacić 2 miliony podatku od tego. To są, ci ludzie w ogóle nie mają pojęcia. Nie no, przepraszam, mamy do czynienia z prymitywami. Jeszcze mówię, Polska potrzebuje nowoczesności. Natomiast u nas rządzą ludzie, którzy się spierają, czy ekonomia powinna wyglądać jak za Piłsudskiego, czy jak za Dmowskiego. No. Tak to mniej więcej wygląda. No, żałosne. To jak pan podszedłby do kwestii opodatkowania kryptowalut? Ale dlaczego mam podać kryptowaluty? To tak samo jest pytanie, dlaczego mam podać ziarnka piasku? No, Nie rozumiem. Podatkować trzeba nieruchomości, podatkować można ludzi, jak teraz jest VAT, to nie musimy mieć pogłównego, prawda? Czyli jeżeli konsumpcję podatkujemy, to nie jest dobre rozwiązanie, ale na pewno lepsze niż podatkowanie dochodów czy produkcji. Podatkować można, ja wiem, samochody, ale już nie kupno samochodu, ale kupno samochód też smrodzi, prawda? Zajmuje miejsce, trzeba go za niego zapłacić, więc jakiś podatek za samochód się należy. A dlaczego od kupna samochodu? Podatki od kupna sprzedaży powinny być zniesione, bo one hamują swobodny rozwój gospodarczy. I tak samo oczywiście nie mówimy żadnych podatków od kupna sprzedaży kryptowalut, ani od ich posiadania. A czy tutaj zwolennicy małego, znaczy gdyby zlikwidować wszystkie inne podatki poza tymi, o których mówiłem, no to jakiś niewielki podatek od walut, wszystkich, nie tylko od kryptowalut, no to jest bankowy, bo belki jest, prawda? Więc no to jest możliwe oczywiście. Można argumentować, że część dochodów państwa pochodzi z podatku emisyjnego. No to jest. Sprzedacze kryptowalut unikają tego podatku, więc w tym momencie nałożyć podatek od kryptowalut, ale to oczywiście od każdego bitcoina, a nie od transakcji tym bitcoinem, bo to jest jakiś absurd. To zdaje się jest taka nisza. Proszę wyeksponować te poglądy i te wszystkie osoby, które w internecie aktywnie działają w kwestii kryptowalut, pomyślą, oho, ten polityk mówi z sensem. No, zawsze mówię z sensem, nie tylko na temat kryptowalut. Natomiast tutaj mamy do czynienia z jawnym absurdem. To, co ten po pierwsze w ogóle no, zasada tego podatku, tych działań rządu jest bezsensowna, a po drugie konkret. Konkret, powtarzam jeszcze raz, bo to ktoś napisał, ja też zdecydowałem na swoim Facebooku, że przecież również jak się gra w gry dziecinne, to takie tokeny, które błyskają się tyłkami nad głowami postaci, też kosztują złotówkę i też rząd powinien to opodatkować. Także to jest sprzedawane na giełdzie, oczywiście są giełdy, przecież na smartfonach, prawda, się z grami handluje. też warto by to opodatkować. I na koniec dosyć świeża sprawa. Obniżenie pensji dla posłów, to jest coś w kierunku tego, co pan postuluje, żeby do polityki nie wybierali się ludzie, którzy idą tam tylko dla pieniędzy? To właśnie piszę na ten temat tekst, że jeżeli chcemy dokonać w Polsce kontrrewolucji, no to jest ciężko robić kontrrewolucję, ale gdyby chciał zrobić taki drobny kawałek kontrrewolucji, drobniutki, żeby posłowie nie dostawali w ogóle pieniędzy, to jest to bardzo rozsądne,
bo wtedy by szli ludzie, którzy, no, których trudno ich przekupić, bo, no, bo oni tam nie idą dla pieniędzy, bo mają własne. Ja nie mówię, że nie można, tylko byłoby trudniej przekupić. Natomiast jak to zrobić? Przecież za tym muszą zagłosować posłowie, którzy przecież chcą brać pieniądze, więc to jest absolutnie niemożliwe. Obawiam się, że nawet nie przejdzie propozycja prezesa Kaczyńskiego, żeby obniżyć o te 20%. Tak naprawdę to nie jest 20%, tylko znacznie mniej, bo 20% to jest brutto, więc to wychodzi znacznie mniej tak naprawdę. I zresztą już mówi, że się na tym nie straci. Jest to pod publiczkę działanie z całą pewnością. Słupki to spadały PiS-owi, więc trzeba było coś zrobić. Natomiast nie wiem, czy to przejdzie przez Sejm. Ja podejrzewam, że będą próby zrobienia, żeby to głosowanie było na tym tajne. I wtedy zobaczymy, czy to przejdzie. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję.